Cześć wszystkim, z tej strony Narek i witam was w nietypowym odcinku i przepraszam was, jeśli będę tutaj łapał jakieś lagi podczas wstępu do tego odcinka. Chodzi mi o lagi w tym, co mówię, ale ciężko jest mi się skupić przez to, co leci teraz w tle tutaj w menu, bo jakiś mózgojeb konkretny tutaj sobie tam zagrywa. Witam was w nietypowej wersji LSA 2008 o nazwie Czaczwa 2.5. Jest to, z tego co mi przynajmniej wiadomo, jakaś stara wersja przerobiona LSA 2008 przez Boćka gdzieś tam w dawnych, dawnych latach. Została ona zremakowana przez Bartka 1977, co wyczytałem przynajmniej z opisu tej właśnie wersji, tego moda, nie wiem jak to nazwać. A sam jakby tutaj pomysł na ten odcinek narodził się przez kilka takich właśnie linków, które mi popodsyłał widz o wdzięcznym niku Zielony Skurwielca, co bardzo mu dziękuję. Fajny nick, tak w ogóle. Nie ma to żadnego powiązania tutaj z zieloną 30, którą widzicie na swoich ekranach, ale no uznałem, że skoro taki nick, no to trzeba wyczytać. No jednak, gdyby nie ten widz, to ten odcinek by nie powstał. Dobra, weźmy się może za zagranie w to i poznajmy, czym właściwie ta polska wersja LSA 2008, można tak rzec, się charakteryzuje. No bo pamiętacie, były różne tutaj już dziwne wersje farminga na moim kanale. Była wersja czeska z zetorami LSA 2009, była wersja plechowa kawalerie, była też tam jakaś serbska czy węgierska, już nie pamiętam. Ale generalnie kilka takich dziwnych, jakichś porobionych właśnie wersji farminga było. Teraz czas na polską wersję. No i co tutaj mamy? Jak widzicie, typowy ekran wyboru save'a z tych starych farmingów. Tutaj mamy oczywiście polskie jakieś obrazki powrzucane, tutaj chyba jakaś 62. Jeśli dobrze widzę, tutaj jest jakaś 55, tylko że tam jakiś długi napis jest. Nie wiem, czy wy też to widzicie tam. Jakiś długi, długi tutaj napis, więc nie wiem, czy to nie będzie jakiś trzypek czy coś, nie wiem. Tutaj rusek, tutaj gigant, tutaj rekord i tutaj 56, jakaś rysunkowa wersja z przystawką do kukurydzy. Dobra, kliknijmy sobie graj. Tutaj jak widzimy, to jest chyba plac przy ZM Ursus, jakieś 30 tutaj stoją. Pyk, graj. No i ukazuje się naszym oczom taki oto widok. Ja sobie teraz w końcu mogę podgłosić na słuchawkach troszeczkę. Przed chwilą to było tak głośne. Cóż no. Jeśli ktoś nie wie, no to tak wyglądały początki moddingu polskiego w farmingu. Filmik jest z LSA 2008 i o ile LSA 2008 nie możemy sobie kupić już cyfrowo, w ogóle ta gra to jest taki biały kruk, o tyle LSA 2011 jak najbardziej, jeszcze jak można. Znajdziecie tę grę, jak i inne, na Instant Gaming, czyli najlepszym sklepie, gdzie znajdziecie gry i dodatki do gier. LS11, jak widzicie tutaj, 17 ziko, 15, 27 ziko, aczkolwiek ja bym się tutaj skłaniał ku wersji Gold za 14. Myślę, że lepsza opcja. Ale oczywiście to nie jest tak, że tylko stare farmingi tutaj znajdziecie. Jest tutaj oczywiście też 22, DLC-ki do 22. A jeśli nie interesuje was farming, bo na przykład macie wszystkie części kupione, albo nie chcecie kupić farminga, to tutaj najnowsze premiery, jak i starsze giereczki też jak najbardziej można znaleźć. Więc fajna stronka, polecam sobie przejrzeć, a nuż znajdziecie coś dla siebie. Link w opisie, nie przeszkadzam i lecimy dalej z odcinkiem. Czyli co, no cztery tak naprawdę plainy, identyczne, chyba identyczne, ustawione po prostu jako takie ściany tutaj naszego świata. No, wyglądało to jak wyglądało, to jest kwestia raczej tutaj dyskusyjna, jak to wygląda dzisiaj. Kiedyś nie mam pojęcia, jak to można było odbierać. Wtedy jeszcze byłem za bardzo dzieciak i nawet nie wiedziałem, że w DLSA 2008 są jakieś mody. Więc nie oczekujcie, że tutaj będę zachowywał się jak jakiś spec, nie wiadomo jaki. Raczej bym tutaj powiedział, że no ja tutaj będę poznawał te wersje razem z wami. Okej, okay, są tutaj jakieś maszyny, ale tepnijmy się może do... Wow. Tepnijmy się może do takich pierwszych właściwych maszyn.
I co no? Tepło nas na samym początku do 30, więc przyjrzyjmy się tutaj, jak to wygląda. Cóż, no jest to jakaś 30 żółta z niebieskim tutaj korpusem, silnikiem wszystkim. Nawet grill jest tutaj niebieski. Wygląda to na jakieś zdjęcie po prostu tak pomalowane troszeczkę. No, jakość modelu dzisiaj, no wszyscy wiemy chyba, jak wygląda. Ale pamiętajmy, że to były początki. To były początki w ogóle farminga, nie tylko moddingu, ale i farminga. To była pierwsza wersja farminga. Więc no, na jakość nie będziemy patrzeć. Będziemy patrzeć, co tutaj właściwie jest. Skoro już tutaj stoi obok niego, no to widzimy tutaj bizona giganta. Header wydaje się troszeczkę nie pasować do niego, ale podejrzewam, że wtedy to po prostu uradzono sobie z tym, co jest, i jakoś nie zwracano większej uwagi na ewentualny brak spasowania albo coś. Bociek, jeśli to oglądasz, napisz troszeczkę coś o tej wersji. Myślę, że wszyscy z chęcią sobie poczytamy. Ostatnio film skomentowałeś, więc wiem, że możesz to oglądać. Tutaj mamy zieloną 40, tak zwana rycząca 40. No, przyznam szczerze, że tak przynajmniej wizualnie wydaje się być troszeczkę ładniejsza, nie? Od tej 30, ale to tak tylko moja opinia. Tutaj mamy 60, która mimo z tych trzech tutaj póki co wygląda chyba najgorzej. Jakoś ta 40 mi tak tutaj najbardziej przypadła. Dalej tutaj mamy jakąś ciężką serię, bo tutaj po tym, jak ten ciągnik wygląda, no to bym wnioskował, że to jest C385A, no bo ten przód tutaj jeszcze, wiecie, bez tej atrapy. Tur tutaj mamy Sztola, który jest chyba najbardziej zaawansowanym modelem, jaki do tej pory zobaczyłem w tej grze. Tutaj mamy Sipme Z224-1, która chyba przygotowuje się do wzniesienia się w powietrze. Proszę bardzo, PFMZ-ka tutaj. PFMZ Z300? Nie. Powiem wam, że już nie pamiętam oznaczenia, ale chyba Z350 to było. Chociaż tutaj to wygląda troszeczkę jak 550. Ale nie, no jestem niemalże pewien, że to była Z350. Tutaj Poznaniak, proszę bardzo. Tutaj dalej mamy taki ala budynek gospodarczy, tutaj taką wiatę. Klasa Roland 255 Rotocad. No też zatopiona tutaj troszeczkę w ziemi. Wiadomo, jak to wtedy z kolizjami było. Tutaj Uniacad. Talerzówka. Pułk czteroskibowy, który nie wygląda wcale aż tak źle. I co? I tutaj mamy przyczepę dłuosiową. W ogóle z tego, co mi Tadek pokazał dzisiaj, to w tamtych czasach przyczepy podpinało się na dwa razy. Najpierw podpinaliście sam jakby ten tutaj wózek, można powiedzieć, a dopiero potem całą skrzynię do tego, więc tak, tak sobie wtedy radzono z jakimiś tam niedomaganiami ze strony gry. Czekajcie, ja się troszeczkę tutaj potepam. Powiedziałem, że tutaj są jeszcze inne maszyny. O, dobra. Okej, okay, lecimy dalej. Drugie gospo. No to dobra, już jak tutaj zaczęliśmy, to niech będzie. Proszę bardzo, Bizon BSZ110 Hydrostatic. No skali nie trzyma absolutnie. To już nawet nie chodzi mi o skalę samego kombajnu, ale elementów nawet. Kółka są tutaj malutkie. To jest, widzicie, ogromne. Oczywiście to nie jest tak, że ja się przypierdzielam, tylko po prostu zwracam na to uwagę. Zwracam uwagę w tym sensie, że no, no jeśli ktoś nie zauważył, no to ja po prostu zauważyłem i chciałem to powiedzieć. No ale wiadomo, no, mówię, no to absolutnie nie ma się co czepiać tutaj, bo wiadomo, jakie to były czasy, jak to wszystko wtedy wyglądało, człowiek się cieszył, bo było. Tak było praktycznie z każdą grą wtedy. Ja pamiętam, grałem w jakieś różne demówki. Nie wiem, jakiś Need for Speed Underground 2 z cybermychy demo. Tam jeden samochód chyba tylko był i szło jeździć tylko jakieś wybrane trasy. Wiecie, o co chodzi. W tamtych czasach człowiek się cieszył z tego, co było, i czy to były gry, czy to było cokolwiek. Forterra.
10641 albo 10641, 10641, jak kto woli to wymawiać. Cóż no, będziemy sobie za chwilę jeździć też tymi wszystkimi tutaj maszynami. Tutaj w ogóle patrzcie, porównanie skali. Tutaj mamy 1204 chyba. Jeśli dobrze to wszystko tutaj odczytuję. A łatwo nie jest. Tutaj mamy C385, które skacze z radości na nasz widok. Zobaczcie, jak tutaj się jak się buja. I zobaczcie też, ile w ogóle ono jest większe od tego 1204. Różnica jest no ogromna, no zobaczcie tylko. Tutaj co to jest? Talerzówka, tylko że w innych teksturach. Ma chyba sprawiać wrażenie starszej po prostu starszej talerzówki. Tutaj jakiś siewnik punktowy. Jakiś monosem chyba. Monopil. A to jest Akord w ogóle. Nie wiem, czy wiecie, ale Akord to była kiedyś osobna marka, później Kwernelan sobie to przejął. Tutaj mamy poznaniaka, który niemalże jestem pewien, że widział jeszcze czasy FSA 17. Nawet 19 może. Tutaj pług, tylko że w innym kolorze niż wcześniej. I chyba tyle. Jeszcze się potepam, zobaczę, czy coś więcej jest. Czekajcie, bizon. O, tutaj jeszcze jest, dobra. Kolejne gospo. Te dźwięki odpalania tam jeszcze się nie skończyły. Tutaj mamy MFA255, który... No zobaczcie, jest w longu chyba. Naprawdę, tutaj MF255L. Ta kabina tutaj to jest naprawdę... Podejrzewam, że tutaj można by było mieszkać w tym ciągniku. Naprawdę musicie mi wybaczyć tą taką drobną uszczypliwość. To po prostu dzisiaj wygląda czasami śmiesznie, ale... No tak jak już wcześniej mówiłem, no... Czy ktoś kiedyś zwracał na to uwagę? Tutaj mamy... Kolejną ciężką serię, która... Też tutaj ciekawie się prezentuje. Nie mam pojęcia, co to jest za model, wygląda na 912. A w ogóle to jest gospo zaraz za płotem. Tutaj mamy pokosówkę Fortschritta. No i co dalej? Też jakieś maszyny tutaj. To jest chyba domyślny siewnik w ogóle z ósemki. Tutaj rozrzutnik Sigma. Nie pamiętam oznaczenia, wybaczcie. Może tutaj się doczytamy. No nie, no tylko widzę. O, chwila, N2247? Tak jakby. Tutaj kolejna Sigma, która też ma plan odlecieć zaraz od nas. No i co? Wszystkich tych maszyn tutaj nie będę pokazywał, bo jeszcze tutaj widzę, jest jakaś, zobaczcie, przyczepa na bele, samozbierająca. Tutaj kolejna. Wtedy jeszcze się wtóry i te inne rzeczy nikt nie bawił najwidoczniej. Posprawdzajmy sobie dźwięki tych maszyn. Ciapuś chodzi tak. Oj, no nie jest najgorzej. Pamiętam, że w 13 tak niektóre ciapki też brzmiały. W 11 też szczególnie. Także no, cóż. Farmera tutaj nie uświadczymy, więc to jest taki ghost traktor tutaj. Ale... Halo. Podejrzewam, że gdybym wtedy... Gdy miałem te 8-9 lat, gdyby ktoś mi powiedział, że jest LS2008 i że można sobie 30 pojeździć, to ja bym był wtedy w niebo wzięty. Czekajcie, bo teraz zrobimy tak, bo 30 odjechaliśmy, to żeby się dźwięki nie bagowały. Jeszcze raz posłuchajmy, tym razem 60. Tak sobie brzmi, teraz dajmy na łypę. No takie typowe, wiecie, zapętlające się dźwięki. Podobnie to brzmi jak oryginalne ciągniki z tamtych farmingów. Ale halo, też 60 sobie już można było pojeździć. Jak już jestem w 60, podepnijmy prasę. Jak dam radę. Dam radę, proszę bardzo, nawet licznik Bell się pojawił tutaj. Sigma Z224 by Zetorek 14. I teraz tak, czym się to... Pyknąłem L. A, to po prostu włączam ten bail counter. Na osie rozkłada. Tylna klapa tutaj głównie widzę. I teraz co?
Na N zaczyna sobie to chodzić, jak widzicie. Nie ma żadnej animacji przyspieszania, zwalniania, opuszczania. Tutaj po prostu włączamy i działa albo nie. Ma to swój urok jakiś, nie? Naprawdę, to... No, spójrzcie tylko na to. Teraz tak, 40. Te same dźwięki. Czekajcie, na pewno? Odpalanie takie samo. Nie, no tak, no brzmi tak samo. Nie ma dźwięku gaszenia. Tutaj co? Jeszcze raz. No kabina pucha ewidentnie. Oczywiście ilość szczegółów, no to w tamtym czasie wiadomo, że mniejsza. Wystarczy spojrzeć. Ale no, jesteśmy w stanie stwierdzić, że za 40 jesteśmy. I to wystarczyło wtedy, naprawdę. Teraz tak, ta 80 tutaj, zobaczmy jak to... Wiesz, w sumie troszeczkę to... Nie, miałem rację, tak, C385. Miałem już mówić, że maska przydługa jak na czwórkę. Ale jeśli to jest C385, no to... Jakie płotniki w ogóle. Przycisk 0, włącz informacje. Włącz robocze światła, włącz kogut. Przycisk 5. Włączam, ale się nic nie dzieje. Robocze światła też nie działają. Chyba, że muszę włączyć... O, tutaj kamera w ogóle taka jest. Nie wiem, jak turem operować. Nie mam najmniejszego pojęcia, czy on jest tylko wizualnie, czy co. Ale chyba tak, skoro przyczepy są do zbierania bel. Samozbierające. Więc tur to chyba tylko tutaj jest dla ozdoby. No, powiedziałbym, że póki co brzmi najgorzej chyba z tych wszystkich ciągników. To brzmi, jakby on cały czas chodził na wolnych obrotach i też chodzi jak jakaś ciężarówka stara. Ale okej. Teraz zobaczmy sobie PFMŻ-tkę, jak to chodzi. Aha, wsiadłem do 40. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to są realistyczne dźwięki, czy nie. Nigdy w życiu nie widziałem takiej maszyny na żywo. A czym to włączyć? G. No tutaj nam się troszeczkę to... sprawia, że nam się przednie koła podnoszą. W ogóle pomarańczowe Z350 bardzo ładnie wygląda. Dalej czekam na Z350 do nowych farmingów. W 19 już coś były pierwsze przesłanki. A, czekajcie, sprawdźmy jeszcze. Wsiądziemy do ciapka. Sprawdźmy jeszcze, czy ta przyczepa się tak podpina. Czekajcie, teraz tak, pyk. I widzicie, sam wózek tylko odjeżdża i teraz muszę, o, skrzynię dopiero zapiąć. Bez kitu, nie? Ale jaki to ma swój urok. Żadnych cieni tutaj w ogóle nie ma. To wygląda jak te gry mobilne niektóre, które testowałem. Wiecie, o co chodzi? A i tak czasami wyglądają gorzej, mimo że od premiery LSA 2008 minęło już ile? 16 lat? No, no to niektóre gry mobilne do dzisiaj nie potrafią jakby dorównać grafiką i tym, jak to wszystko wygląda. Dobra, teraz lecimy do Gizmona. Tutaj biegnę, ale szybciej nie mogę. A nie chcę się tepać, żeby te wszystkie dźwięki się znowu nie pobagowały. Tak to brzmi, słuchajcie, jak sobie tylko... Niech sobie tylko wsiądziemy. Teraz podpinamy. Zobaczcie, jak się w ogóle ciekawie podnosi i opuszcza header. Gardziel zmienia kąt. Header cały czas pozostaje w jednym położeniu, tak jakby. Znaczy, wiecie, o co mi chodzi, nie? Podnosi się do góry i do dołu, ale absolutnie nie zmienia swojego kąta. I pyk. Tak to działa sobie, kiedy włączymy tutaj. Wjedziemy nim jeszcze w pole, żeby nie było, że nie przetestowałem. O! Sorry. Damy sobie na jedynkę. I tak to wygląda. Jak widzicie, animacji żadnych tutaj.
Ale myślę, że to już wystarczyło wtedy, jak sobie taki widok mieliśmy przed sobą, żeby się poczuć po prostu jak w bizonie. Jestem pewien, że wyobraźnia wtedy nadrabiała za wszelkie niedociągnięcia po prostu, nie? Ślimak też widzę, że się nie kręci. Tutaj te palce nagarniacza też robią co chcą. Ale mówię, no to absolutnie to nie jest jakieś przypierdzielanie się, tylko mówię to, co widzę. Dalej lecimy. MF-255 nie ma dźwięków w ogóle, jak słyszycie. A raczej nie słyszycie. To tutaj w ogóle jest jakaś listwówka, której wcześniej nie widziałem. Podjedźmy sobie. Nie mogę jej podczepić. No, nie mogę jej podczepić. Nie wiem co się dzieje. O, teraz mogę. Dobra. Dałem na B, ale nie wiem czy to działa. Musielibyśmy chyba podjechać tutaj, gdzie trawa jest. Teraz tak, na V sobie opuścimy. No i działa, proszę bardzo. Działa, kosi. Zaraz zobaczymy, czy prasa to też zbiera. Nigdy nie miałem okazji robić takich rzeczy w LS 2008, więc to jest dla mnie też coś absolutnie nowego. Tylko wiecie co, może ja sobie wezmę jednak tutaj tego Ursusa, żeby troszeczkę dźwięku, troszeczkę życia nadać. Dobra. Ej, i ten już brzmi w porządku, nie? Ten już brzmi fajnie. Zaczepię rozrzutnik, czy nie? Chyba nie. O kurde! No to zaczepiłem. No i widzicie, właśnie o tym była mowa, nie? Dobra, nieważne. Spróbujmy podczepić prasę. Mam nadzieję, że w kosmos na Keplera nas gdzieś nie wywali. Teraz tak, nie, L się wyłączało ten, o, rozkładaliśmy prasę i teraz N zaczęła działać i zobaczmy czy zbiera. Być może to po prostu trzeba przetrząsnąć i dopiero wtedy można, na pewno tak jest, bo tam gdzieś widziałem to wszystko. Tak, także podejrzewam, że to na pewno działa, tylko trzeba by to było jakoś przetrząsnąć, może zgrabić. W ogóle zobaczcie na jakiej zasadzie to jest rozwiązane. Ono się tak jakby dalej rusza, czyli tak jakby dalej rosło. Jest po prostu inna zupełnie tekstura podłożona. Tutaj sprężynóweczka, której wcześniej nie widziałem. Tutaj to jest ta PZ1 chyba, czy jak to się nazywało, nie? Ten stary półkuni. W ogóle zobaczcie, tak jak mówiłem już, jak nasza wyobraźnia sobie pomaga, nie? Nawet jeśli, no model to jest, no zobaczcie, no jest słaby, nie? Myślę, że nawet jak na tamte czasy, bo jest złożony z samych kubów, tak sam kształt już coś przypomina, jesteśmy w stanie stwierdzić, o to jest ta i ta maszyna, nie? Tutaj zobaczcie, taka jest karuzelówka, czwórka. Wsiądźmy sobie też jeszcze do tego Fortschritta tutaj. Hits. Ten dźwięk to akurat pamiętam, że jakiś kombajn miał. Nie wiem czym to włączyć. Nie wiem, G, J, N. Nie działa. Nie wiem, naprawdę nie wiem, słuchajcie, czym to włączyć. Nie wyskakuje mi tutaj nic. Chwila, jeszcze jedno chyba gospo było. Właśnie o tym. O tym myślałem. No tutaj jakaś kolizja. Zobaczcie jak nas gnie. Musimy jakoś w koło objechać. Podepniemy sobie tutaj ten siewnik punktowy. A raczej muszę się postarać, żeby podjechać tutaj pod niego. Pyk. Teraz rozłóżmy to. Pyk, proszę bardzo. Wnika tutaj nam w koła. Kurczę, nie? A my teraz czasami narzekamy na jakieś niedociągnięcia w modach. Patrzcie co... Przez co kiedyś gracze musieli przychodzić. Zobaczcie jak on się buja fajnie w ogóle. Ale ten zestaw to już jest taki tutaj Eurodziad, nie? Zobaczcie, że jest BS. Jest kurczę Fortera.
Tutaj mamy już 2,80. Ej, on cały czas tak skacze, to nie jest tak, że on tylko w tym garażu. A nie, jednak tylko w tym garażu. Tak przez chwilę wyglądało, jak jechałem, jakby on cały czas się tak miał bujać. Zaraz sobie tutaj cofniemy. Tak, jak tylko wjedzie do garażu, to zaczyna skakać jak te Maybachy teraz, nie? Dobra, ta skala... Różnica skali jest tutaj naprawdę spora. Jak widzimy, wejdźmy sobie teraz do... Do 1204. Tutaj już to brzmi, jakbym po przyspieszeniu tym ciągnikiem miał troszeczkę... Jakby to miało lepiej brzmieć. Ale tak pomijając to brzydkie otoczenie mapy. Brzydkie w tym sensie, że no nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia. Czemu ja tak wolno jadę? Nie mogę absolutnie przyspieszyć tym ciągnikiem. Próbuję też wciskać 1, 2, 3. Ale mi to tutaj nie działa zbytnio. To tak... Tak naprawdę zobaczcie, na jakieś drzewa tutaj, jakieś dojazdy na pola. Wszystko, czego można było wtedy chcieć od tej gry. No to tutaj było, nie? No nie, no nie mogę przyspieszyć tym ciągnikiem. Tutaj jest w ogóle stacja benzynowa. A, już myślałem, że coś się zbugowało, to po prostu... Ten garaż tutaj. Słuchajcie, napiszcie, co sądzicie o tym, jak to wszystko tutaj wygląda. Może graliście kiedyś na tym. Czekam na wasze komentarze. W ogóle ostatnio napisaliście, że nadawałbym się na księdza z tym, jak gadam. A to dlatego, że mówiłem wtedy cicho na tamtym poprzednim odcinku. Mówiłem wtedy cicho, bo nagrywałem z laptopa. Nagrywałem to w domu w czasie świątecznym. Więc wtedy troszeczkę inaczej muszę do tego podchodzić, dlatego mówiłem wtedy takim spokojniejszym głosem, wiecie, o co chodzi. I cóż no, czekam na wasze komentarze i tym razem. Lubię je czytać, więc zobaczymy, co tam tym razem napiszecie, jakie historie związane tutaj z LS-em 2008, ze starymi czasami, może nawet konkretnie z tą wersją Charge właśnie. I co no? Tak jak już powiedziałem, komentarze zostawiam wam. Popatrzymy sobie teraz tutaj na rozwalony rozrzutnik SIPMY. Co no, może na live'ach sobie kiedyś to pogramy. Aczkolwiek powiem wam, że mam dla was przykrą wiadomość i postanowiłem, że zostawię ją na koniec tego filmu, żeby nie wszystkim może robić przykrość. Znaczy przykrość. No nie jest to dobra wiadomość, myślę, dla was. Ale kwiecień zapowiada się, wszystko na to wskazuje, jako ostatni miesiąc w historii tego kanału. Przynajmniej ostatni miesiąc w takiej formie jak teraz. Nie jest to, wiecie, tak jakby moja decyzja. Jest to podyktowane tym, co się u mnie teraz prywatnie dzieje. Więc chcę, żeby ten kwiecień był takim miszmaszem wszystkiego, i starych farmingów, i nowych. Postaram się wrzucić też no, jak najwięcej filmów, żeby jak już odejść, no to żebyście po prostu mieli co oglądać jeszcze w tym kwietniu, żeby odejść tak dosyć godnie. No i cóż, no, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, mimo że to jest... Można to nazwać początek końca, to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze się z wami nie żegnam. Także żegnam się tylko w tym odcinku. Ale nie żegnam się już na dobre. Jeszcze troszeczkę przed nami. Postarajmy się, żeby to był fajny kwiecień. I trzymajcie się. Pozdrawiam was cieplutko. Na razie. I cześć.